Witam serdecznie. Naprawa sprzętu budowlanego. No, także tak to wygląda sprawa naprawy sprzętu budowlanego. Komuś wyłącznik się rozsypał, próbował naprawić. No ale niestety nie udało się. Więc co? Więc kostka, kabel i na ostro. Wyłącznik tylko wstawił, żeby tam się nie kurzyło. A wyłącznik taki oświetleniowy. No, to jest dopiero patent. Na pewno żeście takiego patentu nie widzieli. Co, wymieniam ten kabel z zepsutej wiertarki. Rozbiorę. Tą akurat wiertarkę ja załatwiłem przy wierceniu w betonie. Wyłącznik prawdopodobnie jest dobry, ale jest o niebo lepszy kabel, bo ten kabel już był tutaj nadłamany, nie dość, że zmasakrowany przełącznikiem. To jeszcze poizolowane przewody. Także ten kabel już tylko na szrot. Do elektrośmieci, tak? Tamten rozbiorę, spróbuję wyciągnąć z niego to co można tutaj przełożyć. No zależy mi na tym wyłączniku i na tym kablu. Reszty też elektrośmieci, bo tam na pewno wirnik poleciał. Także dobra, no taka nieskomplikowana praca dzisiaj, ale no trzeba coś zrobić z dwóch wiertarek jedną, żeby jeszcze posłużyło trochę, żeby posłużył ten sprzęt. Widzę już też ani smaru nie ma. Trzeba to wszystko wyczyścić, uzupełnić. Wszystko zabrudzone, ale jeszcze posłuży, mam nadzieję. Dobra, rozbieram drugą wiertarkę. Trochę to trzeba przedmuchać sprężarką. No i do dzieła. Więc tak, w tej wiertarce, co tu jest uszkodzone? Tu może będzie widać, łożysko się rozsypało, z tyłu łożysko, z tego wirnika. I wirnik spadł tutaj, ocierał ostojan. No i wszystko poszło z dymem. Więc to, ta wiertarka elektrośmieci, wyciągnąłem wyłącznik, wyciągnąłem lepszy przewód zasilający, przełożyłem do tego młota tutaj, gdzie wyłącznika w ogóle nie było. Ktoś to strasznie zmasakrował, ten wyłącznik. No i było widać, jak podłączony był na wyłączniku od światła. No ten wyłącznik chodzi i działa. Tak jak widać. Dobra, wszystko poskładam. No i myślę, że jeszcze ze dwie budowy ten młot popracuje. Dobra, do następnego razu. Nie wyrzucajcie takich rzeczy do kosza, tylko elektrośmieci. Albo jeszcze wykorzystajcie na jakąś do jakichś innych elektronarzędzi. Wymieniajcie przewody, jak są uszkodzone, wyłączniki, ewentualnie tą główkę, jak się da. Także to wszystko na dzisiaj. Do następnego razu.